W roku 2015 byliśmy dokładnie w tym miejscu, więc mogę powiedzieć, patrząc z tamtej perspektywy, że tym razem zakończy się tak samo jak wtedy. Wówczas Unia Europejska zabrnęła w ślepą uliczkę. Wówczas kosztowało to 2 lata bardzo ciężkiej walki, aż w końcu w roku 2018 w czerwcu na Radzie Europejskiej przeforsowałem wspólnie z Węgrami i z Czechami, bo taka jest prawda o tamtej Radzie, bardzo zdecydowany zakaz przymusowej relokacji migrantów i oparcie się wyłącznie o zasadę dobrowolności. To oznacza, że dzisiaj ja również jestem optymistą, tylko z ubolewaniem patrzę na to, jak Unia brnie w swoje nie tak dawne w końcu błędy.